Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Neoxal numer 12. Tak jak mamy tutaj napisane, ceramiczne zabezpieczenie lamp samochodowych, tworzyw sztucznych, chromu i felg. Czyli tak, ja zaczynam od plastików wewnętrznych. Później będę chciał wrzucić też na felgi, będę chciał wrzucić też może i na chromik i na lampy również będę chciał wrzucić. To są plastiki z Audi, wyczochrane na igiełkę, tak jak widać. W paczuszce, słuchaj, naklejeczka, waciki do aplikacji, z czego dwa bardzo fajne, jeden jakiś beznadziejny, który się rozwarstwia, nie wiem o co tutaj chodzi. Te są jakieś dziwne, jeden jest spoko, ten jest super, dwa były takie. No i do tego mikrofibra i sam zawodnik. Dobra, to sobie odłożę tutaj. Teraz tak, smród tej powłoki, no jest niesamowity. Znaczy nawet nie będę wąchał, bo rozpuszczalnik jest straszny. Koreczek fajny. Wcześniej jak otworzyłem, to się skrystalizowała tutaj. Musiałem to wyczyścić. Teraz tak, tego nie będę używał, bo to szybko zdechnie. To jest więcej niż pewne, bo rozpuszczalniki ma straszne. Bardzo dużo jest tej powłoki. 50? Tak, 50 chyba. No ta 50 nie ma co. Nawet nie jest napisane ile mililitrów. Czemu? Grzegorz, co jest grane? Czy jest? No ja nie widzę. Ja nie widzę. Dobra, teraz tak. Będę chciał Ci pokazać maskowanie. Będę chciał Ci pokazać bez docierki, z docierką. Czemu tak? Tutaj sobie mogę na to pozwolić, bo ten plastik będzie przy foteliszczu od strony, jak to się nazywa? Tunelu środkowego? No niech tak będzie. O, tak to ugryzę. Jedną stronę dotrę, drugą zostawię. Minusem tej butelki jest to, że tego dozownika jest to, że trzeba się namęczyć, żeby go zaaplikować na płatek kosmetyczny. Aplikacja jest banalna, słuchaj, jest tuściutko, poślizg, tak jak widzisz, siada to pięknie. Powiem Ci tak, na pewno wiem, że przyciemnia i to srogo. Maskowanie też będzie znaczne, co mi się bardzo podoba, ależ śmierdzi ona Franca. Nie będzie oszczędnie, plastiki piją ją okrutnie. Dobra, a tutaj zostawimy bez docierki. Położony grubo i bez docierania. Odczekać musimy kilka minut. Ładnie przyciemniło, co? To odczekamy kilka minut. Ja przeczytam w takim układzie, która to godzina jest za 10, to z minutkę damy. Nanieść preparat na bawełniany płatek. Płatkiem rozprowadzić cienką warstwę produktu na zabezpieczonej powierzchni. Odczekaj kilka chwil i wypoleruj mikrofibrą. Chroń przed wilgocią przez 8 godzin. Przez 7 dni nie stosuj do mycia jakichkolwiek detergentów. Ewentualne warstwowanie po 2 godzinach. Możemy warstwować. Ja tego nie będę robił. Ok, minęło kilka chwil i pozwolę sobie zebrać. I tutaj na początku będzie stawiać minimalny opór i już teraz jest fantastycznie. Zobacz jakie przyciemnienie. Ja pierniczę. Bez zbędnego połysku. O, fajnie, na plastikach naprawdę siedzi fantastycznie. Okej. Dobra. Tu bez docierki. Tu z docierką. Zobacz, co się dzieje. Mistrzostwo. To jest w ogóle obłęd. Jak dobrej klasy dressing. Z tym, że mamy tu powłokę. Zobacz, co jest grane. Połysk bez połysku. Naprawdę. Tutaj to tak się wydaje, jak było mokro. To zostawiam. Odkładam. I zobaczymy, na ile przyschnie, wyschnie. Teraz będę chciał Ci pokazać maskowanie.
No przyciemnienie jest fantastyczne. No ja jak położyłem pierwszy raz, to oszalałem. Maskowanie. Dobrze, tutaj oprzemy to. O, w ten sposób. Tu jest dużo... Poczekaj, może zdejmę GoPro i ci pokażę, jak to wygląda. Dużo jest takich przetarć. Oczywiście one do końca nie znikną, ale zamaskuje je fantastycznie. Materiału nie żałujemy. Ładujemy. O, dobra. Ma być naprawdę grubo. Jedziemy. Rozprowadzenie bajeczne, naprawdę. Tak tłuściutko, fajniutko. O, teraz tak, tam w środku. Ok. Tu wszystko muszę objechać dookoła, żeby o niczym nie zapomnieć. Tu jeszcze. Co jest fajne, że można przy aplikacji tej powłoki wrócić. Poczekaj. I jak wosk. Wcierać. I ona będzie cały czas się rozprowadzać. No. Zobacz, ja cały czas nią pracuję. Zobacz, jak to maskuje. Szaleństwo, naprawdę, mistrz, jeżeli chodzi o maskowanie. O, pięknie. Dobra. Teraz tu. Tu jest jakieś przetarcie. Tam u góry widziałeś takie przetarcie jasne. No, będzie nam powoli znikać. Okej. Niewygodnie z tym. Długi element. O, i tu już czuję, że powłoka zaczyna mi się kończyć, ale śliskość cały czas, słuchaj, jest. Okej. No pięknie, maskowanie jest fantastyczne tej powłoki. No i co? Kładę. Odczekuję kilka chwil. No teraz to jest błyszcząco, no nie jest fajnie. A jak tutaj? Uspokoi się, czy będzie większy połysk? No na razie jest większe przyciemnienie. Myślę, że ten połysk zniknie. Dobra, lecimy. Mikrofibra w zestawie? Fajna, miękka, spoko. I lecimy dotąd, aż zobaczysz, że znika połysk. On się będzie robić taki matowy, taki mokry. Znika połysk i zostaje mega przyciemnienie. No coś niebywałego. Naprawdę, świetna powłoka. Jakby nie ten smród, to by było naprawdę fantastycznie. Trwałość? Nie wiem, będę badał, ale ja już ją wcześniej kładłem na plastiki wewnętrzne. Akurat nie w swoim aucie. I też właśnie było mnóstwo takich rys. I tę powłokę z czystym sumieniem właśnie polecam. Przy progach, przy tam, gdzie wsiadamy, buciorami wyhaczamy. Ona tam się sprawdzi fantastycznie. Naprawdę rewelacyjnie. Mało który dressing daje taki fajny, mokry efekt. No pięknie, no współgra, kurczę, fantastycznie. Ja się jaram tą powłoką, naprawdę. Jakby nie ten smród. No dobra, maskowanko. Zobacz. Kurde, no obłędnie. Tu wiadomo, jest głęboko, ale i tak przymuliło. Zobacz, jak to wszystko ładnie znikło. Wspaniale to siedzi, co? Naprawdę, mokre uderzenie. Tutaj Grzegorz, jeszcze jakby ona tak nie śmierdziała, naprawdę jest rewelacja. Na plastiki. I to słuchaj, nie jest powiedziane, że musisz kłaść tylko na dolne, bo na górnych też ona usiądzie. Na takich twardych też usiądzie i zrobi mega robotę. I słuchaj, zobacz. No przyciemnienie jest tak zajebiste, że bania mała.
I zapominasz. Zapominasz o plastikach. Później tylko interior cleaner i masz zabezpieczenie. Można powiedzieć, że permanentne. Tu już zapomnisz. W środku, we wnętrzu. Już ja o tym zapomnę. Zobaczę. No pięknie. No. Zresztą przyciemnienie. Co tu dużo mówić? Spójrz. No jest ogień. Jest dym. Tutaj to wygląda, jakby było stare jakieś takie, kurcze, przetarte. Tu rzeczywiście takie nawilżone. Połysk, zaraz ci powiem. Nie błyszczy. Nie błyszczy, naprawdę takie nawilżone. Teraz tak, bez dotarcia, już ci mówię. Moim zdaniem, jeszcze tłusta, ona jeszcze nie odparowała. Czy zostawię? Myślę, że nie. Zobaczymy, czy dotrę. Jak dotrę, zobacz, długo nią można popracować, kurczę, co? Siedzi i siedzi. No patrz, widzisz? Dobra, wyrównamy to. Chociaż ciężko. Muszę kapnąć delikatnie. Opsa. No, chodź tu. Dobra. Uzupełnię jeszcze raz. Zobaczymy, czy po drugiej porcji doda, bo tego nie kombinowałem, nie warstwowałem produktu, bo nie widzę sensu we wnętrzu. Na zewnątrz zresztą też. Powłoka. Chociaż możesz. Kurczę, może byłem głupi, że właśnie nie sprawdziłem i możliwe, że jeszcze większe przyciemnienie daje. O, i ona na początku stawia taki opór minimalny, ale to na plastikach to. Ciekawy jestem jak na felgach. Będę musiał na żony na zimówkach położyć. Zimą ogarnę. Także będzie trochę chromu. Co jakiś czas się film będzie pojawiał. I teraz tak, powłoka, śliskość. Muszę ci powiedzieć, że jest zachowane, jest bardziej ślisko, ale to nie jest tak, że jakoś spektakularnie. No, ale wiem, że siedzi, na pewno. Dwie porcje, czy coś się zmieniło? Słuchaj, nie. Nic się nie zmieniło. Fantastycznie siedzi, co? Zobacz. No pięknie, no kurde, naprawdę rewelacja. Aż sobie wstanę tutaj. Idealnie. Bez nadmiernego połysku, maskowanie level expert. Tutaj to naprawdę jest grubo, jeżeli chodzi o maskowanie. Dobra, odkładam. I zostały mi dwa elementy. To też odkładam. No jest, on nie jest taka jakaś strasznie śliska, ale siedzi pięknie. No dobrze, ostatnie podejście na tym elemencie i myślę, że film na tym zakończę. Najlepiej to jest tak położyć, dać jej, niech sobie poleży. Pedros wie, jak to jest z tym leżeniem. Serdecznie go pozdrawiam. Zobacz, i połysk jest niesamowity. I zostawiamy. Smród też jest nieprawdopodobny. No rozpuszczalniki, Grzegorz, masz straszne, jeżeli chodzi o powłoki. Naprawdę śmierdzą. Ale za to nie da się ukryć, że działają. Raczej 111 działa fantastycznie do tej pory. Będę ją później niedługo zdejmował. Teraz tak, fibra szybko się uzupełnia, bo część towaru zbierasz. Która to godzina? Dobra, poczekamy z minutkę. Tak naprawdę to produkt jest na tyle fajny, że kładziesz go. Oczywiście, no jak będzie plus 30, to no, robimy to szybciej, ale i zostawiasz. Zobacz, on sobie siedzi. Niech go plastik tam przyjmie odpowiednio. Tutaj się wyrównało? Tak jest. No perfekcyjnie, no perfekcyjnie. Kurczę, no co tu tutaj dużo mówić? Zobacz. To maskowanie mnie cieszy, że wyrównało, słuchaj, bo wiadomo, te przetarcia na tych plastikach są jaśniejsze. Tak samo tu. Tu możemy się... A, wyrzuciłem. Już nie, jeszcze nie. Pokusić o jedną jeszcze rzecz. Tutaj trochę jest tej powłoki. Żeby ją wbić troszeczkę w te ryski. Niech tam uzupełni. No i warstwowanie.
Nie, nie ma co. To już jest tak głęboko. Czyli lekkie przetarcie. No nie oszukujmy się, że takiego grubego sznyta zlikwiduje. No ale tutaj maskowanie. Rewelacja. Rewelacja. Fajnie, ładnie to wygląda. No dobra, to zostawiam to. Został mi jeszcze jeden przecież, kurde. O, i tu będziemy mieć też maskowanie. Widzisz to przetarcie? Tu? Widzisz, nie? Mam nadzieję, że dobrze widzisz to przetarcie. Zapomniałem, że mi został jeszcze jeden plastik. Oj, oj, oj. No dobra. Starczy. Pyk. I lecimy. No, perfekcyjnie go zamaskuję, to już widać. O, motyla noga kurze stopa pta się piórko, małpi ogon. Foteliszcza skórkowe się właśnie solidnie zmiękczają, nawilżają. Okej. I zostawiam. A przechodzę do tego. Leż sobie ładnie. Mikrofibra. Nie walczymy z tym. W żaden sposób. Tak jak mówiłem, jedziemy do tej pory, aż zobaczysz, że zniknie ci połysk. Oczywiście, jak jesteś zwolennikiem połysku, no to tutaj może być ciężko, bo ona pewnie jak przyschnie, to i tak nie będzie nabłyszczać. Odwracam mikrofibrę. Ojo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 , jak fajnie. W ogóle podoba mi się, tak jak leży ten plastik z tej strony, tutaj jego uderzenie takie błyszczące. Niektóre plastiki fajnie wyglądają. Tutaj tak plakowo trochę nawet. No ładnie. Przyjrzyjmy się tutaj, co się dzieje. Wszystko gro. Tutaj też perfekcyjnie. No siedzi to, co? Bez połysku, a jest kurde naprawdę ciemno, tak mokro. Super, takie nawilżone. Tak jakby te plastiki były nawilżone. No dobra, tutaj też sobie zbierzemy. Tutaj będzie widać to maskowanie. Odwracam. Tam, taram, tam, tam. Dobra. Odwrócimy ściereczkę. Zobacz, widzisz? Minimalnie ją widać, wiadomo, ale nie jest taka rozjaśniona. Stonowana jest. W pewnym momencie to jej w ogóle znika. Także no, rewelacja. Okej. Okay. Sprawdzić hydrofobowość? Kurde, szkoda, bo to przez... Wiesz co, jutro sprawdzę może, o właśnie. Może dorzucę na koniec. Może na tym elemencie zobaczę. Bo będę chciał to zamontować pewnie na foteliszcza. No dobra, słuchaj. Co do powłoki. Jakby ci to zobrazować? Jej zajebistość. Zapach jest no, tragiczny. Wydajność sroga. Tak tłuściutko na plastikach fajnie. Naprawdę do końca życia będę ją chyba miał. Tym bardziej, że mam dwie. Takie dzięki Grzegorz. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od najlepszego aspektu. Maskowanie, przyciemnienie. Tutaj to jest najwyższy level. Naprawdę. Jeżeli się zastanawiasz, czym plastiki we wnętrzu zamaskować takie przytarcia z buta właśnie. Często jest tak, że to wiadomo, to jest przy fotelu, butem siadając, muszę zdjąć rękawiczki, przepraszam, bo mam jeszcze powłokę i żeby mi ślady nigdzie nie zostały. O,
To i tak idzie do kosza. Tu. Złap od spodu dziadzia. I teraz tak. Maskowanie i zabezpieczenie. I przyciemnienie. No mistrz, no rewelacja. No fantastycznie, słuchaj. No siedzi to jak zło. Widziałeś na tym elemencie. Ewidentne przyciemnienie. Dla mnie to jest takie mokre, naprawdę tak mokro, tak nawilżyło, jakby ten plastik dostał jakiegoś dobrego dressingu, który posiedział 3 dni, a później go zebrałem i plastik, naprawdę, efekt jest obłędny. Tutaj, jeżeli chodzi o połysk, na tym plastiku wygląda to bardzo dobrze, czyli bez połysku. Bez połysku. Wydajność powłoki kosmiczna. Zapach tragiczny. Praca bezproblemowa, tak jak widziałeś. Kładziesz, odczekujesz trochę. Ewentualnie możesz położyć sobie na drugi element, docierać ten i spokojnie. Dotąd go docierasz, aż zobaczysz, że znika ci ten połysk. Jeżeli zniknie ci połysk, to znaczy, że już jest ok. No dobra, słuchaj, cena nie jest droga. Nie pamiętam ceny, ale wiem, że nie jest drogo, więc tutaj cena do jakości to jest mistrz. Jak szukasz, słuchaj, jakiejś powłoki, dressingu, a raczej bardziej powłoki, która zamaskuje ci przetarcia i zabezpieczy plastiki na dość długo, no to jest idealny, naprawdę, idealny produkt. Czy mi się podoba? Fantastyczny, bardzo mi się podoba. Kolejny film, słuchaj, to będzie prawdopodobnie lampy albo felgi, nie wiem, zobaczymy na ile czas mi pozwoli. Zobacz, zużycie to jest w ogóle znikome. Jeżeli chodzi o te płatki, no te dwa były fajne, reszta to jest wiadomo, okant. No dobra, słuchaj, ja nie będę przedłużał, nie będę kombinował. Powłoka fantastyczna, naprawdę. Jakby nie zapach, to myślę, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie plastików, najwyższa półka. Śmiało może leżeć na półeczce z najlepszymi powłokami. Tak jak Leica na przykład. Leica ma to do siebie, że ona trochę też przyciemnia, tak, przyciemnia, ale nie ma tej tłustości. I tutaj właśnie ten Neoxal moim zdaniem śmiało może leżeć na tej półce z Leicą, streamem, z Dluxem. Z tym, że tutaj przy tym produkcie się fajnie pracuje, jeżeli chodzi o plastiki. I z Dluxem i śmiało może z nimi konkurować, naprawdę. Tutaj jeżeli chodzi o jakość tej powłoki, jest naprawdę fantastyczna. Nie wiem jak na felgach będę badał, ale plastiki już znam i wiem, że robi to bardzo dobrze. Na lampach też niestety nie znam, więc się nie wypowiem, ale plastiki wewnętrzne już nim robiłem i naprawdę wymierne efekty. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!